23 pracowników publicznej szkoły podstawowej nr 23 w Radomiu przebywa na kwarantannie domowej. Zakład usług komunalnych zamknął do odwołania park Planty. W Radomiu powołano do życia Fundację Radom Arte. Moim marzeniem było założenie takiej fundacji. Fundacja będzie przede wszystkim wspierała działania Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Katarzyna Kurek, witam we wtorek 23 czerwca i zapraszam na informacje telewizji Dami. 23 pracowników publicznej szkoły podstawowej nr 23 w Radomiu przebywa na kwarantannie domowej. Powodem jest potwierdzenie zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników szkoły. Chorobę COVID-19 u jednego z pracowników publicznej szkoły podstawowej nr 23 potwierdzono w ubiegłym tygodniu decyzją sanepidu 23 pracowników szkoły objętych zostało kwarantanną domową. Decyzją dyrektora natomiast nauczyciele oraz dyrekcja placówki pracują w systemie zdalnym. W budynku szkoły przeprowadzono dezynfekcję i ozonowanie. Na ponad 600 tysięcy złotych funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej oszacowali wartość podrobionej m.in. odzieży i obuwia, które znaleźli w jednej z hal handlowych w Radomiu. Jak informuje Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa, podczas kontroli w jednej z hal handlowych w Radomiu wykryto podrobione wyroby odzieżowe, galanteryjne, obuwie i torebki opatrzone znakami towarowymi znanych firm. Wartość zatrzymanego towaru oszacowano na prawie 625 tysięcy złotych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy. Osobom, które wprowadzają do obrotu towar z podrobionymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi, grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Zakład usług komunalnych zamknął do odwołania park Planty. Po obfitych deszczach, jakie w ostatnim czasie przeszły nad Radomiem, pojawiło się zagrożenie obalania się parkowych drzew. Park powstał na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, ale na mapach z początku XX wieku widoczne są w tym miejscu łąki i pastwiska, przez które przepływał ciek wodny, znany jako Potok Południowy. Kiedy budowano fabrykę broni i dedykowane jej osiedle, potok schowano pod ziemią. Problem w tym, że wody wracają na powierzchnię w momencie, kiedy deszcz pada zbyt obficie. Tak jak ostatnio, jak informuje Zakład Usług Komunalnych, ulewy, jakie w ostatnich dniach przeszły nad Radomiem, zalały nie tylko ulice, ale również system korzeniowy drzew w parku Planty. Ziemia nasiąknięta wodą nie jest w stanie drzew utrzymać, pojawiło się zagrożenie ich obalania się. Dlatego ZUG ze względów bezpieczeństwa zamknął park Planty do odwołania. Wstęp do alejek został zagrodzony taśmami, pojawiły się także kartki z informacjami o zakazie wstępu do parku. Ale zakazy swoje, a mieszkańcy swoje. W społeczeństwie nadal popularne jest przekonanie, że zakazy są po to, żeby je łamać. W Radomiu powołano do życia Fundację Radom Arte. Fundacja będzie przede wszystkim wspierała działania Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Prezesem zarządu fundacji został Sebastian Klochowicz. Fundacja Radom Arte powstała z inicjatywy Małgorzaty Potockiej, dyrektor Radomskiego Teatru. Moim marzeniem było założenie takiej fundacji. I nam udało się zrealizować tutaj to właśnie w Radomiu i liczę na to, że coraz więcej podmiotów biznesu, ale również osób prywatnych będzie pomagało kulturze i będzie w świadomy sposób wspierało życie kulturalne, ponieważ od niego zależy edukacja naszych dzieci, edukacja naszego społeczeństwa. Fundacja została powołana przez przedstawicieli teatru oraz radomskiego biznesu. Kiedy w grudniu ubiegłego roku pani dyrektor Potocka zaprosiła nas do teatru i opowiedziała nam o swoim projekcie, to już wtedy zapaliła się iskra nadziei, że rzeczywiście taki pomysł połączenia biznesu z kulturą ma sens. W Radzie Fundacji Radom Arte znalazła się także Izabela Seweryn, kanclerz radomskiej loży Business Center Club. Jako biznes chcemy mieć realny wpływ na rozwój sztuki i kultury w naszym regionie radomskim. Tak naprawdę chcemy, żeby doszło do integracji środowiska zarówno biznesowego, jak i środowiska kultury. Będą to wyjazdy studyjne, będą to spotkania, będzie to tworzenie wspólnych naszych sztuk teatralnych. Pierwsze działania Fundacji Radom Arte będą skupione wokół wydarzeń towarzyszących 14. Międzynarodowemu Festiwalowi Gombrowiczowskiemu. Być może
uda nam się zorganizować koncert, wystawy twórców szeroko pojętych sztuki. Myślimy o fotografii, myślimy o performance, myślimy o sztukach plastycznych. Fundacja Radom Arte, jak czytamy w jej statucie, swoją działalność będzie realizować z wykorzystaniem funduszy pochodzących z dotacji i subwencji, dobrowolnych darowizn członków organizacji przedsiębiorców oraz wsparcia innych darczyńców. Radomski magistrat szuka porozumienia z radnymi PiS w kwestii nowego projektu uchwały o stypendiach sportowych. Pojawił się nowy projekt, który zostanie przedstawiony radnym na czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Pod koniec maja na sesji Rady Miejskiej zaproponowany przez prezydenta Radosława Witkowskiego projekt nowej uchwały stypendialnej został odrzucony. Zmiany zakładały ograniczenie wydatków w roku 2020 i w kolejnych latach. W ostatnich tygodniach został opracowany nowy projekt. Projekt bardzo kompromisowy, przynoszący nieco oszczędności, ale jednocześnie utrzymujący praktycznie system w takim kształcie, w jakim on do tej pory funkcjonował. Jedyną nowością, oprócz ograniczenia w niewielkim stopniu kwot stypendiów, jest zastosowanie tak zwanej kotwicy finansowej. Co roku Rada Miejska będzie decydować, właściwie prezydent będzie proponował, ile pieniędzy możemy na stypendia sportowe przeznaczyć i do tej kwoty będziemy je przyznawać. Magistrat oszacował, że po przyjęciu nowej uchwały jest w stanie zaoszczędzić 1 milion złotych jeszcze w 2020 roku. W skali całego roku to ponad 2 miliony. Musimy szukać kompromisu. Rada Miejska nie chce zmiany tej uchwały. Rada Miejska nie widzi potrzeby tutaj oszczędzania, więc przedkładamy projekt, który jest pewnym kompromisem. Projekt zostanie poddany pod głosowanie Radzie Miejskiej na najbliższej sesji 29 czerwca. Cerrad, Enea Czarni Radom i Enea Wytwarzanie bardzo dobrze oceniają dotychczasową współpracę i będzie ona kontynuowana w kolejnym sezonie. Zakłada ona zwiększenie finansowego wsparcia dla czarnych ze strony spółki Skarbu Państwa. Enea Wytwarzanie została sponsorem tytularnym czarnych przed sezonem 2019-2020. Mimo zakończonych przedwcześnie z powodu epidemii koronawirusa rozgrywek, obie strony bardzo cenią sobie dotychczasową współpracę, która będzie kontynuowana także w kolejnym sezonie. Jest mi bardzo przyjemnie poinformować Państwa, że zarząd firmy Enea widzi szansę dalszej współpracy z nami po ubiegłym roku. Jest to dla nas bardzo istotny sponsor z racji tej, że niebawem jest stulecie klubu i taki sponsor, który nas wspiera, który dodaje nam energii, jest dla nas bardzo bezcenny. I z takim sponsorem możemy mierzyć wyższe cele. Na razie współpraca jest kontynuowana przez następny sezon, ale prowadzone są rozmowy, aby była ona długofalowa. Co więcej, zakłada ona znaczne zwiększenie wsparcia finansowego dla klubu w stosunku do poprzednich rozgrywek. Postanowiliśmy kontynuować współpracę, nawet ją znacznie rozszerzyć, mając nadzieję graniczącą z pewnością, że pozwoli to na zbudowanie bardzo silnej drużyny w tym sezonie i że będziemy mieli bardzo wiele satysfakcji z wyniku sportowego. Nazwa drużyny na sezon 2020-2021 plus ligi pozostaje bez zmian i będzie ona dalej brzmiała Cerrad Enea Czarni Radom. Drugi ze sponsorów tytularnych, czyli firma Cerrad, także dalej współpracuje z klubem. Ta umowa obowiązuje jeszcze przez dwa sezony. Zmarł Leszek Krzysiak, były piłkarz i trener m.in. Radomiaka Radom. Jako trener Leszek Krzysiak wywalczył z Radomiakiem w latach 1969-1974 awanse do trzeciej i drugiej ligi. Był także trenerem rezerw zespołów młodzieżowych oraz kierownikiem sekcji piłki nożnej. Leszek Krzysiak zmarł w wieku 88 lat. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Za chwilę pogoda. Do zobaczenia.